Dzień dobry, witam na kolejnym spotkaniu poświęconym krytycznemu myśleniu. Dziś zajmiemy się jedną z najpoważniejszych operacji wiedzotwórczych, mianowicie wnioskowaniami. Zacznijmy od tego, że racjonalność wymaga, aby przyjmować przekonania tylko uzasadnione. Mamy wobec tego przekonania racjonalne i uzasadnień dla przekonań racjonalnych poszukujemy, czy to w doświadczeniu bezpośrednim, czy to w wiarygodności świadectwa, czy też właśnie w rozumowaniach. Oczywiście mamy też przekonania nieracjonalne. To są takie, gdzie przyjmując przekonania idziemy za modą, za nieuzasadnionym autorytetem, za myśleniem życzeniowym. I oczywiście chodzi o to, żebyśmy nasze przekonania mieli uzasadnione, żeby nasze przekonania były racjonalne. Wobec tego, czym są wnioskowania jako sposób nabywania racjonalnych przekonań. Pomyślmy przez moment, co to znaczy, że ja wnioskuję. W naszym umyśle przebiega pewien proces, gdzie rozpoczynamy od pewnych przekonań i dochodzimy do następnych przekonań, ewentualnie zmieniamy stopień pewności, z jakim przyjmujemy dane przekonanie. Oczywiście możemy zapisać ten proces w postaci zdań. I w związku z tym, kiedy mówimy o wnioskowaniach, mamy na myśli pewien ciąg zdań. Te pierwsze zdania nazywamy przesłankami, to ostatnie zdanie nazywamy wnioskiem. I przyjmujemy wniosek na podstawie przesłanek, dlatego że dostrzegamy związki między tymi zdaniami. Związki te mogą mieć charakter formalny i to jest tak zwane wynikanie logiczne. Jest formalna definicja wynikania logicznego. Pokażę ją. Ze zdania Z1 wynika logicznie zdanie Z2 wtedy i tylko wtedy, gdy implikacja, której poprzednikiem jest Z1, a następnikiem Z2 jest podstawieniem prawa logiki. Pewnie zetkniecie się z tą definicją formalną, ale spróbujmy wydobyć intuicje, które tkwią za tą definicją. Intuicja jest taka, że wniosek wynika logicznie z przesłanek, jeśli schemat naszego wnioskowania jest prawem logiki. Oprócz związku formalnego, tego związku wynikania logicznego, są różne związki pozaformalne, te związki między przesłankami a wnioskiem. Może być nawet następstwo czasowe, może być nawet przyzwyczajenie. Przyjrzyjmy się wobec tego naszym wnioskowaniom z bardzo konkretnego punktu widzenia, mianowicie z punktu widzenia pewności wniosku. Z tego punktu widzenia dzielimy wnioskowania na wnioskowania niezawodne i wnioskowania uprawdopodobniające. Już same te nazwy pokazują, z czym mamy do czynienia. Jeśli wnioskowanie jest niezawodne, to jeśli przesłanki są prawdziwe, to wniosek musi być prawdziwy. Mówiąc jeszcze inaczej, prawdziwość przesłanek zagwarantuje nam prawdziwość wniosku. Wnioskowania uprawdopodobniające to są takie wnioskowania, że mimo iż mamy przesłanki prawdziwe albo niekiedy prawdopodobne, wniosek będzie jedynie
prawdopodobny. Zwiększymy być może stopień akceptacji tego naszego wniosku, natomiast nigdy nie będziemy mieli pewności. Przyjrzyjmy się wobec tego najpierw wnioskowaniom niezawodnym. Trzy są takie wnioskowania. Pierwsze to jest wnioskowanie dedukcyjne. To jest takie wnioskowanie, że wniosek wynika logicznie z przesłanek. Innymi słowy, jeżeli prowadzimy wnioskowanie dedukcyjne, to schemat naszego wnioskowania, o czym byśmy nie wnioskowali, o rybach, grzybach lub uczniach, to schemat naszego wnioskowania będzie prawem logiki. Drugim wnioskowaniem niezawodnym jest indukcja enumeracyjna zupełna. Na czym ona polega? Jest to takie wnioskowanie, że mamy przesłanki jednostkowe, przesłanki mówiące o jednostkowych przedmiotach, a wniosek jest zdaniem ogólnym. A dlaczego ona jest zupełna? Jest zupełna, ponieważ w przesłankach wyliczone są wszystkie przypadki, o których mówi nasz wniosek. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby coś mogło nasz wniosek sfalsyfikować. Zapewne macie do czynienia z przypadkami indukcji enumeracyjnej zupełnej. Jeśli ktoś mówi, wszyscy uczniowie 4A byli dziś na lekcji matematyki. Ktoś pyta, a skąd wiesz? A bo wiesz, był pierwszy uczeń na liście, drugi uczeń, trzeci, piąty, dziesiąty, wymieniamy wszystkich. No i wtedy mamy niezawodnie uzasadniony wniosek, że wszyscy uczniowie 4A byli na lekcji matematyki. Trzecim typem wnioskowania niezawodnego jest indukcja matematyczna. To jest wnioskowanie, które dotyczy liczb. Rzadko używamy w życiu codziennym, więc szczegółów nie będę tutaj podawać.